Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Dane z grania stosu prawidłowy trójkątny ABCDEF o podstawach ABC i DEF i krawędziach bocznych AD, BE i CF, tak jak na rysunku. Długość krawędzi podstawy AB jest równa 8, czyli tu mamy 8, tu mamy 8, tu mamy 8, a pole trójkąta ABF, ABF jest równe 52. To sobie zapiszmy. Oblicz objętość tego grania stosłupa. Zacznijmy od tego, że poprowadzimy sobie wysokość z wierzchołka F na krawędź, a tak naprawdę na połowę krawędzi AB. Czyli wysokość tego trójkąta tutaj powstałego z połączenia FAB. I teraz zobaczmy, że my jesteśmy w stanie policzyć tę wysokość. My jesteśmy w stanie ją policzyć z pola, ponieważ pole tego trójkąta, pole ABF jest równe 52. A co to jest pole trójkąta? To jest jego podstawa, czyli 8 razy wysokość HB na 2. Mnożymy przez 2 stronami, mamy 104, to jest 8 HB. Dzielimy sobie przez 8, 104 ósme, to jest nasze HB. 104 podzielić na 8 to jest 13, czyli HB jest równe 13. Tu mamy 13. I teraz zobaczmy, co możemy zrobić. Możemy poprowadzić sobie odcinek C. Niech tutaj będzie K, od C do K. I mamy tutaj trójkąt prostokątny. I teraz odcinek CK to jest wysokość trójkąta równobocznego, czyli wzór na wysokość trójkąta równobocznego to jest A pierwiastków z 3 na 2, czyli u nas 8 pierwiastków z 3 na 2, czyli 4 pierwiastki z 3, bo A jest równe 8, bo długość boku trójkąta równobocznego to 8, czyli tutaj mamy 4 pierwiastki z 3. I teraz policzmy sobie wysokość FC z Pitagorasa. Czyli duże H do kwadratu dodać 4 pierwiastki z 3 do kwadratu daje nam to HB do kwadratu. A HB znamy, bo to jest 13. Czyli H kwadrat dodać 4 pierwiastki z 3 do kwadratu jest 16 razy 3, czyli 48, równa się HB do kwadratu, czyli 13 do kwadratu. Czyli mamy H kwadrat plus 48 to jest 169. Przerzucamy 48 na drugą stronę i mamy H kwadrat to jest 169 minus 48, czyli H kwadrat to jest 121. Pierwiastkujemy stronami, czyli nasze H to jest pierwiastek ze 121, czyli 11. Mamy wysokość. Naszym zadaniem było policzyć objętość. Objętość V to jest pole podstawy razy wysokość, wzór grania stosłupa, wzór na objętość grania stosłupa to jest pole podstawy razy wysokość, czyli w naszym przypadku w podstawie mamy trójkąt równoboczny, wzór na pole trójkąta równobocznego to jest a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4, ten wzór jest w tablicy, czyli u nas to będzie a, czyli 8 do kwadratu pierwiastka z 3 przez 4 razy h. Nasze H jest wyliczone w tym miejscu, czyli razy 11. Zobaczmy, co wyjdzie. Mamy 8 do kwadratu 64 pierwiastki z 3 przez 4 razy 11. Czwórka z 64 się skraca, zostaje nam 16, czyli będzie 16 razy 11, czyli 176 pierwiastków z 3 jednostek sześciennych objętości. To jest odpowiedź do zadania.